czyli z pierwszej nieruchomości 30 tysięcy po wykończeniu i sprzedaży, z kolejnej nieruchomości na zakładkę również 30 tysięcy, mając 100 tysięcy złotych i zdolność kredytową na poziomie 450 tysięcy złotych, jesteś w stanie obrócić 5 nieruchomościami na rynku pierwotnym. Dzięki temu możemy sprzedać nieruchomość w trakcie budowy, nie wchodząc do lokalu i nie wpłacając 100% środków. Cześć, nazywam się Patryk Sołtysiak i w branży nieruchomości działam już ponad 10 lat. A na kanale Flip na Pierwotnym dzielę się z Wami swoją praktyką i wiedzą, którą zdobyłem właśnie na rynku pierwotnym. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, to zachęcam Cię do pozostawienia dzwoneczka i subskrypcji tego kanału, ponieważ jest sporo filmów, które do tej pory nakręciliśmy oraz będzie jeszcze więcej. Dzisiaj pokażę Ci, jak w prosty i bezpieczny sposób zainwestować 100 tysięcy złotych, posiłkując się zdolnością kredytową. No właśnie, zaczynałem swoją przygodę w branży nieruchomości w 2013 roku i wtedy posiadałem kapitał w wysokości właśnie około 100 tysięcy złotych. Miałem też zdolność kredytową z racji tego, że pracowałem na etacie. I szczerze mówiąc, zaczynałem od rynku wtórnego, gdzie chciałem znaleźć okazję inwestycyjną znacznie poniżej wartości rynkowej. Niestety było to trudne, ponieważ jak dobrze wiecie, jeżeli coś jest okazją na rynku wtórnym, to znaczy, że osoba sprzedająca potrzebuje środków prawdopodobnie na wczoraj bądź nawet 2 tygodnie temu. Ponieważ jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać w postaci zadłużenia czy też rozwodu i różnych innych tego typu sytuacji. Ja niestety nie miałem kapitału na zakup całej nieruchomości, więc wyprzedzali mnie inni klienci gotówkowi. W końcu sobie poradziłem, ale na rynku pierwotnym tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteś klientem gotówkowym, czy jesteś kredytowym. Ba! Nawet deweloperzy mają bardziej preferencyjne warunki dla klientów kredytowych, ponieważ podpisując umowę deweloperską, jeżeli jesteś osobą kredytową, dostajesz większą prolongatę na zapłatę pozostałej części środków. Natomiast jak deklarujesz, że jesteś klientem gotówkowym, no to najczęściej musisz wpłacić środki w ciągu 7 dni. Ok, wiemy już, że możemy posiłkować się bez problemu kredytem hipotecznym, obracając nieruchomościami na rynku pierwotnym. Więc zakładając, że jesteśmy dzisiaj i mamy 100 tysięcy złotych i posiadamy zdolność kredytową na poziomie 450 tysięcy, jesteśmy w stanie kupić małe mieszkanie dwupokojowe, 40-metrowe w dużej miejscowości. W tym wypadku posiłkujemy się wkładem własnym 10-procentowym, i kupujemy nieruchomość w systemie 1090. Ten wkład to 45 tysięcy, a wartość nieruchomości 400 tysięcy. Dlaczego 45? Dlatego, że jeszcze musimy ten lokal wykończyć, a szacunkowa wartość wykończenia tego lokalu jest w kwocie około 50 tysięcy. Stąd wkład własny 10%, 45 tysięcy. Ok, jesteśmy w punkcie 0, czyli dzisiaj. I dzisiaj szukamy takiego małego mieszkania. Jak dobrze wiecie, bardzo ciężko na rynku jest znaleźć mały lokal. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że będziecie mogli sobie swobodnie oglądać lokale gotowe do odbioru właśnie w tym segmencie. Więc z reguły będziecie musieli na niego trochę poczekać. Staracie się więc znaleźć taką nieruchomość, która będzie maksymalnie do odbioru w ciągu 6 miesięcy. Uwaga! Z racji tego, że posiłkujecie się kredytem hipotecznym, a lokal nie będzie od razu do odbioru, stosujecie system 1090, czyli wpłacacie na początku 10%, rezerwując tą nieruchomość. I może się tak okazać, że dzisiaj zdolność macie, ale za 6 miesięcy, kiedy lokal będzie gotowy do odbioru, już ją utracicie. Więc warto by było do tych 10% dopłacić chociaż 1000 zł, żeby podpisać umowę kredytową i już uruchomić kredyt. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że ten kredyt po 6 miesiącach dostaniecie. Ok, mamy już pierwszą nieruchomość. W tym samym czasie, czyli też dzisiaj w punkcie 0, szukacie nieruchomości na tak zwaną cesję, gdzie klucze do odbioru będą za minimum 12 miesięcy. Cesja to przeniesienie praw i obowiązków z umowy deweloperskiej na osobę trzecią. To taki system działania, który stosujemy. Dzięki temu możemy sprzedać nieruchomość w trakcie budowy, nie wchodząc do lokalu i nie wpłacając 100% środków. I jest to możliwe. Natomiast, jeżeli się nie uda, no to zawsze wiecie, że macie w obróbce w ciągu tych 12 miesięcy pierwszą nieruchomość, którą sprzedajecie w ciągu 6 miesięcy. Dlaczego 6 miesięcy to bezpieczny okres? Dlatego, że 1,5 miesiąca wykańczacie lokal
I średnio sprzedaż takich mieszkań na rynku wtórnym to około kwartał, czyli 3 miesiące. Więc macie spokojnie bufor 5,5 miesiąca na to, żeby sprzedać nieruchomość i nawet jeżeli nie sprzedacie tej drugiej nieruchomości, możecie wejść z pełnym kapitałem i wykupić znowu, posiłkując się kredytem hipotecznym, nieruchomość zarezerwowaną na cesję. Jeżeli okaże się, że dobrze odrobicie zadanie domowe, znajdziecie odpowiednią nieruchomość i szybko ją upłynicie, czyli do 3 miesięcy od odbioru kluczy, a jesteście w punkcie 0 i szybko upłyniecie pierwszą nieruchomość, no to możecie znaleźć kolejne mieszkanie na tak zwaną zakładkę. I tutaj również macie bufor około 6-miesięczny, żeby wrobić się jeszcze przed tą ewentualną cesją. Mieszkanie na zakładkę jest to mieszkanie, które rezerwujecie dopiero wtedy, kiedy upłyniecie szybciej pierwszą nieruchomość. Najlepiej właśnie do 3 miesięcy. Jeżeli wszystko odpowiednio upłyniecie w przeciągu pierwszego roku, no to możecie powielić schemat działania na kolejny rok. Czyli rezerwujecie kolejne mieszkanie między cesjami oraz po roku rezerwujecie kolejną cesję na za 2 lata. Ok, no to teraz zyski. Ale zanim policzymy zyski, pamiętajcie, że jeszcze należy uwzględnić wszystkie koszty około kredytowe, czyli właśnie m.in. ratę odsetkową, która dla 450 tysięcy złotych kredytu hipotecznego wynosi około 3 tysiące. Więc po odjęciu wszystkich kosztów z każdej nieruchomości powinniśmy otrzymać 30 tysięcy złotych. Czyli z pierwszej nieruchomości 30 tysięcy po wykończeniu i sprzedaży, z kolejnej nieruchomości na zakładkę również 30 tysięcy, mieszkanie na cesję też 30 tysięcy, prawdopodobnie sprzedane w trakcie budowy, nie wchodząc do mieszkania. Kolejne mieszkanie do wykończenia pomiędzy cesjami również 30 tysięcy i ostatnie mieszkanie w przypadku cesji na za 2 lata też 30 tysięcy. Razem daje nam to 150 tysięcy złotych zysku. Pamiętajmy, że 100 tysięcy złotych to był nasz wkład, więc w przeciągu 2 lat generujemy stopę zwrotu na poziomie 75%. Dobrze czy dobrze? Podsumowując, mając 100 tysięcy złotych i zdolność kredytową na poziomie 450 tysięcy złotych, jesteś w stanie obrócić 5 nieruchomościami na rynku pierwotnym. Jednak musisz się do tego odpowiednio przygotować, żeby zarobić z tych 5 mieszkań 150 tysięcy złotych. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w linkach poniżej. Na przykład do darmowego kursu, bądź jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jak obracać mieszkaniami na rynku pierwotnym, to zapraszam Cię do szkoleń stacjonarnych. Szkolenia stacjonarne znajdziesz na naszej stronie www.flipnapierwotnym.pl. Tymczasem pozdrawiam Cię i do zobaczenia.